Ej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek serii FIFA 22. Kariera małego. Tak, kontynuujemy karierę małego. Kolejny ten mecze. No co? Żeby nie przedłużając, zaczynamy, nie? Śląsk Brookbet gra. No okej. Okay. Jeszcze mam sesje treningowe. Sobie zrobimy. Widzę. Zrobimy sobie to. Zrobimy sobie to i zrobimy, znaczy ja akurat to symuluję, bo mi się tego nie chce, tak naprawdę. Symulacja załóż się tak. Okej. Okay. No co, no to zaczynamy, nie? I wychodzę. Podstawowej. 11. Wreszcie. Gra jako cała drużyna. No, zobaczymy. No to będą teraz odcinki takie troszkę inne. Ale. O. O. Dobra, przechodzimy dalej, żeby tego nie marnować. Ostatnio no. Bardzo głośno jest o tym zawodniku. Podobno ma zmienić klub, ale zagra od początku. Niedługo transmisja. No jeszcze nie zmienią klubu. Zobaczymy to. Pierwszy mecz w sezonie. Przed nami mecz, który wychodzę. Być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że dobra, będzie zaczynamy. Klasy Ekstra. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to no, na trzeba poziom się troszkę meczu. Nauczyć. Każdy mecz piłkarski grać. To osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. I fał. Tak na nogi, to nie może żółta. Skończyć inaczej niż pokazaniem. A, teraz się karty. Zaczyna. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Chociażby jedną bramkę, żebym strzelił. Nie zazdroszczę tym wszystkim kibicom drużyny gości. Wiadomo, że zespół wypada bardzo słabo w meczach wyjazdowych. Wręcz najsłabiej w lidze. Wygrali zaledwie dwa razy w ostatnich 14 meczach. No to dzisiaj mogą wygrać. Po nich, że nie potrafią grać na terenie rywali i bardzo łatwo dają się stłamsić atmosferze na innych stadionach. Może trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty, który nauczyłby Aj. Ich większej odporności psychicznej. Panie. Odbioru i przerwany atak. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Ale mi podał do tyłu. Rekoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Na razie jeszcze nie ma zmian. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Centra w pole karne. Tomasz Loska spokojnie teraz broni. O! Teraz się okaże, że... Pressing się opłaca. Odzyskali piłkę dzięki aktywnej postawie. Bajecznie go teraz kiwnął. Aj. I to był książkowy odbiór piłki. Aj.
Świetne, prostopadłe podanie. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Piłka w posiadaniu Śląska. Coraz bliżej. Wiele teraz zabrakło po tym strzale z Ładnie. Wielka szkoda, naprawdę szkoda. Ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. No. Zwonimir Kożuli. Zdecydowanie, ale czysto. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Kluczowa interwencja obrońcy, ale... Ale mogą strzelać. Mogą strzelać. I mamy strzał! Jaj. Ale strzał zablokowany. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Ajajajaj. Tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Piłkę przyjmuje Robert Pich. Losa! Wyciągnął się jak długi, by sięgnąć tej piłki. Brawo! Wrzuca w okolice 11 metra. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Ładne teraz. Ale tak. Ładne to było. Ładne. Gra wznawiana od bramki. No niestety, nie było ładne. No ale to bywa i tak. No pierwszy mecz cały na razie nie tak źle chyba. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Akurat bronić się nie umie. Ależ interwencja w polu karnym. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Aj, czemu tak? Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Rzutka w szesnastkę. Oj, na lepsze wykończenie zasługiwała ta akcja. Przeprowadzili piorunującą kontrę. Obrońcy byli bezradni, a skończyło się zupełnie niecelnym strzałem. No rzeczywiście, szkoda tego ataku. Powinien chociaż trafić w bramkę. Właśnie, i rywal zostaje w tyle. Takiego nie umie bronić. Daje teraz prezent rywalom. Oj, nie przeszkadza zagranie. Żółta, czerwona. Jeśli wyciągnie kartkę, będzie to druga dla tego piłkarza. Cóż, Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. Ale poszedł. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Tomku, zastanawiam się, co sobie myślał, że sędzia tego nie zauważy. Dziś, gdy na boiskach mamy VAR, niepotrzebnie osłabił kolegów. Pich. Niecelnie teraz Pich. Stracił piłkę. Aj. Tomasz Loska spokojnie teraz broni. Ten zespół ma wszelkie papiery na to, by w tym spotkaniu prowadzić różnicą kilku bramek. Poza jedną kluczową umiejętnością, brak im dziś kompletnie skuteczności. Strzelają tak niecelnie, że mimo optycznej przewagi mogą nawet przegrać. Mam nadzieję, że się jednak odnajdą. Czy ta okazja da prowadzenie? Najlepiej teraz jak się da, byle dalej. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Uwaga, może być groźnie. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Czy zdoła trafić? Pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Znaczy ja jeszcze takich rzeczy nie potrafię. Teraz poszedł, jest za obrońcami. No nie, jak on to, jak on tego nie trafi? No powinno tu być 1-0 dla Śląska. No, powinno być, ale nie jest.
Czy wyjdą na prowadzenie? Obroniony strzał. No, na razie 0-0. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. O, czy będą jakieś zmiany? Jestem ciekaw. Czy zmieni mi od razu? O, tu Lechia z Wartą remisuje. O, zobaczymy dalej. Nie, gram dalej. Dobra. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Piłkę przejęli rywale. Ale podał. I to jest strata Śląska. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Spokojnie teraz broni. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Ojojoj, kurde. Na pewno dałoby się to wykonać lepiej. Najgorsza rzecz, jaka to jest możliwa. Gramy w przewadze. Futbolowy świat aż huczy od pogłosek o zbliżającym się transferze, który, jeśli dojdzie do skutku, może spowodować istotne zamieszanie. Wiesz coś o tym, Jacku? Ta plotka zatacza coraz szersze kręgi i zaczynamy myśleć, że jest coś na rzeczy. Gdy spojrzymy na ich skład, to ta drużyna potrzebuje kogoś takiego, zawodnika o takim właśnie profilu. Na pewno byłby to ciekawy ruch. O, może i by był. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Zmiana. Czyli będzie zmiana u Wrocławian. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. No. Pierwszą bramkę w tym meczu. Ale nie ja strzeliłem. Zaczną się wreszcie emocje. Powtórka dokładnie pokazuje, jak udało im się przerzucić obrońcę. Musieli to ćwiczyć na treningach. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Prowadzą zatem 1-0. Piłka w posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. A teraz z piłką Kożuli. Przejęte teraz bardzo niebezpieczne podanie. Brawo! Tak się powinno stopować ataki rywala. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Akcja przerwana. Spalony. Zdało się na to, że będzie ciekawie. Tak, teraz to schodzi. Się nam ta akcja zapowiadała, Tomku, no ale jak widzę, chciałem, że mnie zdejmie. Wyjście do podania. Trzeba tu było trochę więcej wyczucia, więcej cierpliwości. Może następnym razem na pewno warto grać takie piłki. Próbuję teraz szczęścia. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Coś niesamowitego, jaką teraz obronił. Gdyby tutaj padła bramka, nikt nie mógłby mieć pretensji do bramkarza, ale zaimponował przytomnością. Kolejna zmiana. A teraz szykuje się zmiana w Śląsku. Jednak zostaje. Już do końca zostaje. Mamy strzał. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Komu? Niewiele dobrego da się o ich dzisiejszej grze powiedzieć. Zresztą statystyki nie kłamią. Okazji mieli tyle, co kot napłakał i mogą się tylko cieszyć, że na tę chwilę przegrywają jedną bramką. Nie może chybić, ale nic. Ale teraz nic, no. Bramkarz. Nie ma to kurde. Był bardzo trudny do obrony strzał. Z rzutu rożnego Kożuli.
Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zdrożnego. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Aj, góro! Teraz było naprawdę niedobre. Kożuli. Mocne wejście, ale czyste. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Ale niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Nieco luźniej zrobiło się na skrzydle. Wrocławianie powinni to wykorzystać. Będziemy mieli wznowienie przez bramkarza. Ja pierniczę. Zobaczcie, to podają. Jeszcze nie umie tego robić. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Uwaga, wychodzi sam na sam. Wciąż muszą uważać. No. 2-0. Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. No, wreszcie podałem. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans. No to też zależy na jakim stanu tym będę grał. 2-0. Tak naprawdę. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Dobre wycofanie ze skrzydła. No! Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już 3 gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią. No dwa mecze będą na odcinku, nie? W razie był. Po tym golu już 3-0. Będę grał ten. Po początku. Oje. Teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Zwonimir Kożuli. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Aj. Pisło mi się. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Ojej, to nie do środka powróciło się przycisnąć. Co teraz? Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Nie ma gola, zdecydowała strona bramkarza. Gol! Samobójcza. Tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. No to jeszcze raz, spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. Samobój samobójem, ale trzeba się pozbierać i grać dalej. Wznawiamy mecz. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ale nic z tego nie będzie, dobra gra w obronie. Koniec. Sędzia 4-0. Po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. No przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył no i na 3 punkty. 4-0 wygrane. Słabo poszło, ale na początku, ale później już szło dobrze. No i te odcinki troszkę będą dłuższe. Widzę. Jak będę grał całe mecze, to dwa mecze będę chciał, tak dwa całe mecze, nie? Zobaczycie moją nędzną grę troszkę. Ale 4-0 jest.
Dobra. Dalej byś sobie 11 jestem. Widzę. Dobrze. Dobra, lecimy dalej. Oferta. Otrzymałem dzisiaj, zaakceptowałem ofertę klubu Racing Club, który był tobą zainteresowany. Nie znam Racing Clubu. Mamy problem z kontuzją. Poniżej podaję szczegółowe informacje. Piłka Diego Weir. W razie kontuzji złamany palce u stopy. Jagiellonią teraz na wyjeździe. Cały mecz. Tego nie będę robił. Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Jagiellonia Białystok zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wkrótce zaczynamy. No. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Drużyna Jagiellonii Białystok zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Trochę takie spóźnione to jest. Próba odbioru i przerwany atak. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Dobre tutaj zachowanie obrońcy, ale wciąż jest groźnie. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Ale poszło. O. Na 11 metr z rogu. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. I kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Trafia dla tego klubu regularnie. Jest najskuteczniejszym strzelcem w ich historii. Kibice zwykli oczekiwać po nim co najmniej jednej bramki w meczu. I cóż, jeśli się... No, teraz zrobiło się groźnie. Gol! Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. Jest Boguś. I tak właśnie było w tym przypadku. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. A jak chce trafić albo do Niemiec, albo do Anglii? W razie wciąż było. Prowadzi piłkę. Skuteczna presja i mamy piłkę poza polem gry. Wznowią rywale. A spalony. Jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Ja nie jestem wciąż do końca przekonany. Jeśli tam był spalony, to minimalny. Skutecznie teraz broni piłkę. Atak na rywala i odbiór piłki. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Aj, podał mu. Nie, tak nie można podawać. Wysoko założony pressing, opłacił się. Odzyskują teraz piłkę. Uwaga, bomba z daleka!
ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. Ale uwaga, mamy przechwyt po wspaniała interwencja bramkarza Robinsonada. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nalepa. Piłka oddana rywalom. Czy trafi? To musi wpaść! Miał przed sobą już tylko zagrożoną bramkę. Nie stracił opanowania. 2-0. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. 2-0. No to mamy 2-0. A teraz to będzie tak, że będę grał mecze. Mówię, to będą dwa mecze. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Aj. Się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. Teraz z rogu na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Israel Puerto. Jesús Simas. I tracą teraz piłkę. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. A teraz będzie dobra okazja. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Z narożnika boiska wznowi Śląsk Wrocław. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Ostro go tam naciskają. Znaczy tam moim zdaniem był tu faul, ale... Zdecydowane. Twarde wejście teraz. Piłkę przyjmuje Robert Pich. Czy trafi do siatki? Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od... Boguś, Boguś, tu, 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 Boguś, Boguś. Śląsk przy piłce, to może być ciekawe. I... Ale walno! Tym samym 3-0. Prowadzą różnicą 3 goli. Po prostu muszą to wygrać. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na... O, cały mecz to... Widać, ja nie wiem, czy można tutaj zmienić. Znakomite uderzenie w po tym sezonie, tak, zagramy, czy można zmienić sobie trudność, poziom trudności. Wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! To jeszcze nie koniec. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Odprowadza tylko piłkę w środku. Ajajaj. Trzeba interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Co mi to zrobił? Przy piłce pospieszył. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Kontra. Muszą się szybko cofać. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Ależ to zblokował. Odbita piłka. Nie ma bramki. I teraz z dystansu. Próba. Próba strzału z dystansu, ale obok bramki. Który na razie ocenę 9-7 mam, nie? Nie tak źle. Chyba, że do Legii mnie wezmą, nie? Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki.
cisną, nie odpuszczają, dzięki czemu odzyskują utraconą piłkę. Uwaga, wychodzi sam na sam. Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam. A jednak kolejny raz oglądamy takie pudło. Wcale nie jest to takie proste, jak się wydaje. Co zrobi Exposito? Ale atak teraz na piłkę. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Dobra, na razie jedną bramkę mamy. Graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Dobra, dalej. Mówimy. Czyli będzie zmiana u Wrocławia. No. Dalej zostaje na boisku, to jest proszę okej. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Susimas. Brawo, dobrze w obronie. Robert Pich. Nieco luźniej zrobiło się na skrzydle. Wrocławianie powinni to wykorzystać. Czy wykorzysta tę okazję? Nie. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Kurde. Jesus i Mas. Teraz przy piłce Jesus i Mas. Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Aj, nie da. Strata Śląska. I rywal zostaje w tyle. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Pich schodzi. Jeszcze przyjmuję tutaj. Głęboko w pole karne zagrywa. Tak, karny! Było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. Ja. No ja bronić nie umiem. Wyczuł teraz strzelca bramkarz. Broni. Ale obroniłem. Jakoś. Nie wiem jak, ale obroniłem. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Rzut rożny. Bardzo nieprecyzyjnie wykonany. Nikt nie sięgnął piłki. Okazja do strzału. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Aj, nie... Nie w ten, nie w kępie. Piłkę przejmuje Iwan Runie. Podanie do Pospisila. Podanie do Imaza. No nie, tak nie można podawać. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Aj, kurde, Boguś. Twarde wejście, ale bez faulu. No i strata, nie mają piłki. Teraz strzał z dystansu. Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. No na pewno. A teraz szykuje się zmiana w Śląsku Wrocław. Olsen, Męczyński. No! Teraz z rogu na 11 metr. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Ładne teraz dośrodkowanie w pole. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Augustyn.
Michał Nalepa. Nalepa. Będzie miał okazję do wrzutki. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. I mamy gola! Nie! Spalony? Spalony! Sygnalizuje. Kurde! Słuszna decyzja, choć przewinienie nie było bardzo wyraźne. Cóż, szkoda tej akcji. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Słuszny strzał, to mogło to, się to jest udać, katastrofa. Ale nad poprzeczką. Mogłem pobiec do przodu to jeszcze same bardziej. Liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Nie taki. Piłka wraca do Imaza, ale strzał zablokowany. Przed nami ostatni uwaga, wychodzi sam na sam. Obrońca łatwo dał się teraz ograć. Jest! Co tu się dziś dzieje? No. Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd. 4-0. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. A za lekko, za lekko. Dało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Decyzją sędziego odrzutu wolnego zacznie zatem Jagiellonia. Jagiellonia Białystok wprowadza nowego gracza. Aj. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Okazja do dośrodkowania teraz. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Piłka na aucie, wznowi Jagiellonia. Pod presją teraz Puerto. Nasila się pressing. Co zrobi Exposito? Nic. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Michał Nalepa. No, 2 mecze. Jesus Imaz. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Znakomite, prostopadłe podanie. Ależ zagranie. Co teraz zrobić? Nie, bramkarz takie podanie. To bramkarski kryminał. Nie, musiał się wyciągnąć, ale się lobuje. Nie wiem. Co ja robię tu? Pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Martin Pospisil. No dużo nie było, Pauli. Pospisil. Do Tarasa Romańczuka. Wciąż prowadzi piłkę. Strata w takim miejscu może być piekielna. Aj, nie ma. 3 minuty? Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Ale on to teraz wyjął. Ale wyjął, no faktycznie. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Piłka do Tarasa Romańczuka. I tym udanym wejściem. Koniec. 4-0. Koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Dobra, mijamy to. Dobre tutaj zachowanie obrońcy, ale wciąż jest groźnie. No i 4-0 wygrane. 2 bramki znowu. Nie jest tak źle. Wiadomo, chyba po drugim sezonie byśmy zwiększyli sobie troszkę poziom. No ale na razie jest tak, jak jest. Bardzo ładnie.
No i to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. I czekajcie na kolejne. A ja się odmeldowuję. Na razie, hejo, papa.